Cześć, z tej strony Maciej i chciałbym dzisiaj zadać Wam pytanie: czy zdarza się Wam, że Słuchacie audiobooków, ale następnie nie wiecie, czego tak naprawdę słuchaliście, jakich wskazówek udzielił Wam autor, nie potrafiliście się skoncentrować na treści przekazywanej Wam w formie opowiadania. Jeżeli tak, to dzisiejszy odcinek rekomenduję właśnie osobom, które chcą usprawnić swoją koncentrację podczas słuchania audiobooków, żeby po prostu lepiej zapamiętywać treści przyswojane w ten sposób. Ten temat będę chciał poruszyć na podstawie takich czterech filarów. Rozpoczniemy sobie od tego, jak w ogóle przygotować się do słuchania audiobooków, jak ten proces słuchania audiobooków powinien przebiegać. Jaka jest rola wielozadaniowości, ten aspekt wielozadaniowości jako taki aspekt nadrzędny, ponieważ to właśnie wyróżnia audiobook na tle książki, że możemy w tym czasie robić inne rzeczy? No i oczywiście podzielę się kilkoma wskazówkami, które moje słuchanie audiobooków bardzo usprawniło, mam nadzieję, że również wasze. Zapraszam. Dobra pamięć. Moi drodzy, w kontekście przygotowania, jeżeli chodzi o przygotowanie, co należy zrobić przed. Rozpoczęciem Waszej przygody z danym audiobookiem, uważam, że warto do takiego audiobooka podejść z czystym umysłem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkich problemów z danego dnia czy z całego życia, jak najbardziej zgadzam się z tym. Natomiast jeśli danego dnia coś bardzo zaprząta naszą głowę, jesteśmy czymś bardzo podnieceni, ewentualnie czymś zestresowani, zastanówmy się, czy warto tego danego dnia sięgać po książkę czy audiobooka, ponieważ będziemy bardzo zdekoncentrowani. Być może danego wieczora będzie po po prostu lepiej skupić się na czymś innym, aniżeli na słuchanie audiobooka. No bo chcemy ten audiobook przyswoić, chcemy jego treści mieć w swojej pamięci, w swojej wyobraźni, w swoim umyśle, a co wówczas, jeśli tych treści nie możemy przyswoić, bo ciągle myślimy o swoich problemach. Także warto troszkę sobie ten mindset przygotować, nastrój przygotować, żebyśmy mieli głowę gotową do przyswajania tego typu treści. Jeśli chodzi o intencje, taka ważna rzecz. Ja uważam, że do każdego audiobooka czy każdej książki trzeba podchodzić z jakimś celem, z jakąś intencją. Książka historyczna, moją intencją jest to, żeby poznać dzieje historyczne jakiegoś kraju. Książka motywacyjna chce usprawnić, nie wiem, swój biznes, dostać jakiegoś kopa, jakiś ogień do działania. Taki cel muszę sobie po prostu wyobrazić przed rozpoczęciem audiobooka, żeby nie robić czegoś takiego, że sięgam po dany tytuł nieświadomie. On właściwie nic nie daje, słucham go byle jak ten cel jednak potrafi nam ten proces usprawnić, bo wtedy po prostu wiemy, po co danej treści słuchamy, w jakim celu. Tak więc rekomenduję, żeby przed każdym rozpoczęciem słuchania mieć jakąś sensowną intencję. Próbka, moi drodzy, Każda przygoda z audiobookiem to przygoda z lektorem. Lektor może być różny, może być powolny, może być bardzo szybki, tak mówiący wiecie, jak po dwóch kawach, więc musimy się zastanowić, czy dany lektor nam po prostu odpowiada. I aplikacje takie mainstreamowe rekomendują zazwyczaj, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, jak ten lektor brzmi. Są takie, Przykłady, jakieś fragmenty, wybrane fragmenty danej książki, które możemy, których możemy jakby przesłuchać. Więc ja polecam Wam, żeby właśnie to robić, ponieważ często się może okazać, że te 12 godzin z osobą, której nie za bardzo lubimy, jeśli chodzi o jej głos, to może nie być dobra przygoda, więc lepiej przez tę minutę stwierdzić, czy głos mi się podoba, czy nie. Także te trzy kroki przed rozpoczęciem słuchania audiobooka myślę, że naprawdę usprawnią Wam cały proces. A jeśli chodzi o proces, już dzielę się z wami kolejnymi wskazówkami. Ja uważam, że audiobooków trzeba słuchać w słuchawkach i to się może wydawać oczywiste, ale sądzę, że dalej są osoby, które gdzieś tam kładą sobie telefon z boku i, i słuchają. Oczywiście też w ten sposób można przyswoić sobie tę wiedzę, czy na przykład w samochodzie bez słuchawek też niekoniecznie muszą tam te słuchawki być, ale mnie osobiście dużo lepiej wchodzi jakakolwiek treść mówiona przez słuchawki, bo wtedy jest po drodze bardzo mało. Mało dystraktorów, bardzo niewiele dystraktorów, które mogą nas wytrącić z naszej koncentracji na treści. Słuchawki dają ci ten komfort, że bezpośrednio do twojego ucha dobiega treść. Po drodze nie ma żadnych krzyków dzieci, żadnych rozpraszaczy, dźwięków sygnalizacji jakiejś na ulicy czy czegokolwiek. Uważam, że warto zaopatrzyć się w słuchawki, ewentualnie wykorzystać po prostu już te, które mamy, żeby odciąć niepotrzebne bodźce i móc skupić się na treści. I zdarza mi się, że jeżeli faktycznie lektor jest wolniejszy, lub dana książka jest taka, tak skonstruowana, że mogę ją trochę przyspieszyć, to włączam ją sobie na 1.50, jeśli chodzi o przyspieszenie. Raczej nie dochodzę do dwóch, to wtedy jest dla mnie już trochę za szybko. Być może kiedyś taki poziom osiągnę, ale to 1.50 jest wystarczające. Dwa ostatnie audiobooki przesłuchałem sobie w taki sposób i zauważyłem, że już nawet nie widzę różnicy. Nie widzę, nie czuję czegoś takiego, że to jest przyspieszone. One, tylko to się stało dla mnie normalne. Także polecam wam poeksperymentować z tym przyspieszaniem. Czy, czy jak słuchacie podcastów, czy jak słuchacie audiobooków, to może wam trochę usprawnić cały proces z tego tytułu, że nie zawsze te treści są opowiadane adekwatnie do tego, co tam jest zawarte. Często są jakieś takie treści lżejsze, które można bardzo szybko opowiedzieć, a na przykład dany autor posilił się tam na jakąś anegdotkę, którą my możemy pominąć. Także możemy sobie to trochę przyspieszyć. Ja to polecam. Oczywiście. Jeśli słuchacie fajnej, jakiegoś fajnego kryminału, na przykład i chcecie być bardzo wciągnięci w historię, wcale nie musicie tego robić, to jest takie raczej polecenie, gdy słuchacie na przykład treści motywacyjnej albo treści, która ma wam dać jakąś sensowną, merytoryczną wiedzę. Uczciwość, moi drodzy. Ostatni punktik procesu. Uczciwość, ja przez to rozumiem, że jeżeli słuchamy już danego audiobooka i nagle łapiemy się na tym, że tych ostatnich 10 minut w ogóle go nie słuchaliśmy, tylko byliśmy skupieni na naszych myślach i problemach w głowie, no to nie ma sensu iść dalej. Tym bardziej, jeśli to był jakiś ważny rozdział. Dużo lepiej jest po prostu cofnąć się. Zwykle te aplikacje audiobookowe oferują cofnięcie się o 15 sekund na przykład. Kilka razy to klikniemy i już jesteśmy kilka minut do tyłu. Rekomenduję to zrobić. Często się łapałem na tym, że po prostu ja jestem typem myśliciela. Gdzieś tam złapałem się na tym, że po prostu pochłonęłem nie myśli, a treść sobie leciała biernie, a w ogóle tego nie słuchałem. I wtedy po prostu staram się uczciwie podejść do tematu, włączyć sobie... Te Audiobooka 5 minut do tyłu. Zazwyczaj to jest mniej więcej taki kawałek, który trochę wybił mnie z rytmu i jakby staram się podejść do tego tak na zasadzie, ja tego słucham, żeby się czegoś nauczyć. Muszę się cofnąć, żeby dowiedzieć się o co chodziło w danym rozdziale. To Wam rekomenduję zrobić, żeby po prostu uczciwiej ze sobą tych audiobooków słuchać. Moi drodzy, wielozadaniowość to jest taki aspekt nadrzędny wartości, dzięki której my często tych audiobooków słuchamy, tak samo jak i podcastów, bo możemy to wykonywać w czasie innych czynności. Natomiast to niesie ze sobą pewne ryzyka. Mianowicie, jeżeli dana treść jest słuchana w trakcie, gdy my mamy zajęcie bardzo wykorzystujące naszą głowę, na przykład chcemy tego audiobooka słuchać, gdy nie wiem, robimy coś na komputerze, wykonujemy jakieś takie czynności umysłowe, to to traci swój sens, bo wtedy mamy konkurencję dwóch bardzo absorbujących czynności i musimy również wziąć pod uwagę intensywność danej czynności. Ja osobiście preferuję słuchać audiobooków podczas spacerów, Podczas na przykład podróży metrem, czymś w tym stylu, ponieważ jest to dla mnie dużo bardziej wartościowe, aniżeli słuchanie tego podczas intensywnego wysiłku na siłowni. Próbowałem kilka razy słuchać audiobooka. Na siłowni, i powiem wam, że gubiłem się bardzo często. Często się dekoncentrowałem, przez to, że akurat na siłowni zdarzało mi się wykonywać trochę bardziej wymagające ćwiczenia, które gdzieś tam wykorzystywały jakieś ciężary, i zdawałem sobie sprawę, hej, jakby nie skupiłem się w ogóle na treści, więc średnio u mnie na przykład działa siłownia, e, musicie sprawdzić, co działa u Was, ale jeżeli to jest zbyt intensywna czynność, to może lepiej wtedy audiobooka nie słuchać, a puścić sobie po prostu muzykę. U mnie sprawdzają się spacery, wtedy kiedy gotuję, sprzątam. To są takie czynności, które aż tak nie absorbują mojego umysłu. Natomiast gdybym, na przykład, nie wiem, gotował coś bardzo zaawansowanego i musiał się skupiać na przepisie, to też wtedy pomyślicie, czy warto z audiobooka jakby słuchać, nie? Bo. Czynność może być jednak zbyt intensywna, zbyt rozpraszająca i ten audiobook po prostu będzie nieprzyswojony przez nas. Jeśli chodzi o ten aspekt wielozadaniowości, to chcę Wam jeszcze podpowiedzieć, że możecie skorzystać z takiej super zalety tej wielozadaniowości, bo często właśnie jak spacerujemy, Albo wykonujemy jakieś czynności w różnych miejscach i słuchamy tych audiobooków, to może nam się lepiej to utrwalić w głowie. Były robione takie eksperymenty, pokazujące, że uczniowie uczący się w różnych lokalizacjach przyswajali tę wiedzę lepiej. Więc czemu nie wykorzystać tego w kontekście słuchania? Ja, jak sobie teraz przypomnę, to mam coś takiego, że właśnie pamiętam pewne odcinki podcastów, na przykład, kiedy ja sprzątałem mieszkanie. Dokładnie pamiętam, jaki to był odcinek, o czym on był, jak się wtedy Śmiałem z czegoś, albo no, takie anegdotki różne, tak? Powiązane z tym, czego słuchałem, albo na przykład w jakimś miejscu, gdzie uprawiałem ten sport, też zdarzyło mi się czegoś słuchać, i pamiętam po prostu, że wtedy słuchałem tego i tego. To jest bardzo w ogóle częsta przypadłość u mnie. Ja często pamiętam, co robiłem w sytuacji jakichś ważnych wydarzeń, na przykład e, gdy był jakiś mundial, to co robiłem wtedy, gdzie byłem, ile miałem lat i tak dalej. E, I to samo możemy wykorzystać przy słuchaniu. Łączmy słuchanie z miejscami i wydarzeniami. To jest jest właśnie duża zaleta tej wielozadaniowości. Wskazówki. Na sam koniec kilka wskazówek, jak można jeszcze ten proces słuchania audiobooków usprawnić. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, czy aplikacja, którą macie, nie ma jakichś fajnych promocji, często w audiotece. Można znaleźć takie na przykład vouchery, ja z tego skorzystałem na ostatnie święta. Poprosiłem kogoś po prostu, żeby w ramach prezentu sprawił mi taki voucher na kilka audiobooków, działało, teraz słucham tych audiobooków, nie wiem, czy sam bym się tak zmobilizował, więc polecam wam, tę drogę może się przydać. Wiem też na przykład, że platforma do słuchania audiobooków na Amazonia. Też oferuję często różne ciekawe promocje, jakieś darmowe kredyty co miesiąc na te audiobooki. Jak chcecie po angielsku trochę bardziej posłuchać, żeby się pouczyć tego angielskiego, to możecie też skorzystać. Także jeśli nie czujecie w sobie wen, żeby samemu kupować audiobooki, pomyślcie o promocjach, ewentualnie voucherach. U mnie się to bardzo dobrze sprawdziło, bo mogłem trochę łatwiej wejść w świat audiobooków, sprawdzić czy mi to pasuje trochę mniejszym kosztem. Polecam Wam też sprawdzić, czy aplikacje do audiobooków, na których słuchacie, mają różnego rodzaju feature. Aplikacja od Amazona pozwalała na przykład robić zakładki. I teraz te zakładki, jeżeli coś ciekawego było w tym audiobooku, to mogłem sobie do tego po prostu wrócić. Robiłem sobie takie klipy. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że audiobooki to jest raczej takie medium, którego my chcemy słuchać, a niekoniecznie inwestować czas w notowanie, ale gdybyście akurat spotkali się z jakimś super ekstra książki, to oczywiście możecie na chwilę sobie przystanąć, coś zapisać, nawet niekoniecznie w postaci tego feature'a zakładek, ale nawet na zwykłej karcie czy w telefonie. O, ten fragment, ten cytat mi się spodobał i tak dalej, i tak dalej. Także polecam Wam czasami przystanąć, pomyśleć, nawet wyłączyć na chwilę tego audiobooka, żeby zastanowić się nad jakimś fragmentem. I ostatnia rzecz, którą chciałbym zarekomendować, czyli rozmowa. Moi drodzy, jeśli słuchacie audiobooka albo czytacie książki, warto po jakimś ciekawym rozdziale opowiedzieć ten rozdział drugiej osobie. Jeśli wchodzimy w taką rolę nauczyciela, eksperta, opowiadacza, jakkolwiek to sobie nazwiemy, to bardzo fajnie możemy utrwalić sobie Nasze doświadczenie, nasze zapamiętywanie danej treści z tej książki, którą czytamy czy słuchamy. Więc ja rekomenduję, że jak macie jakiś ciekawy rozdział, to żebyście potem po prostu opowiedzieli ten rozdział znajomemu, koledze, mamie, tacie, komukolwiek, a jeszcze fajnie będzie, jak to będzie osoba, którą też to ciekawi, więc możecie mieć na ten temat jakieś fajne po prostu konwersacje. Dzięki temu lepiej utrwalicie cały materiał z tego audiobooka. No, i przy okazji zauważycie, czy was to kręci, czy jak opowiadacie o tym, to jest w was jakaś pasja, czy to faktycznie zostało przez was przetworzone, więc możecie przy okazji zweryfikować, czy ta wiedza jest wam potrzebna i czy was kręci. I to na tyle, jeśli chodzi o słuchanie audiobooków. Z mojej strony rekomenduję porządne przygotowanie, czyli oczyszczamy umysł, mamy cel. I słuchamy sobie przed rozpoczęciem audiobooka, jak brzmi lektor. Jeśli chodzi o proces, rekomenduję używanie słuchawek. Jeżeli treść na to pozwala, możemy sobie przyspieszać, zacząć od 1.50, żeby nie było zbyt ekstremalnie, no i słuchać uczciwie. Jeśli się łapiemy na tym, że na czymś się nie skoncentrowaliśmy, to wracamy do poprzedniego fragmentu. Wielozadaniowość, jeśli chodzi o audiobooki. Staramy się słuchać tych audiobooków wtedy, gdy nasza głowa nie jest zbyt zajęta, wtedy, gdy czynności nie są zbyt intensywne i wykorzystujemy ten fajny fakt, że możemy zmieniać miejsca, żeby lepiej zakotwiczać informacje. Jeśli chodzi o wskazówki, pamiętajcie, żeby sprawdzać promocje, vouchery, rabaty. Pamiętajcie, że aplikacje mają różne ciekawe feature, które pozwalają Wam na notowanie, albo sami notujcie, no i opowiadajcie o tych audiobookach innym znajomym, żeby oni wiedzieli o jakichś fajnych, ciekawych rzeczach, informacjach z tej książki, a przy okazji Wy utrwalacie Wasz ślad pamięciowy. Moi drodzy, to był Maciej, Dobra Pamięć. Zachęcam Was do subskrybowania, zachęcam Was do zostawiania łapek, komentarzy, dawania feedbacku. Dzięki za Waszą uwagę. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Wasze słuchanie audiobooków będzie teraz na trochę lepszym poziomie dzięki temu materiałowi. Cześć, papa. Pa. Dobra pamięć.